tamta brygada. Czyli tutaj w czasach krzyżackich mieszka zawiadujący szpitalem, a w czasach polskich burmistrz. Już kilkakrotnie wspominałem o kościele i tutaj widzimy kościół. Kościół to jest to. To jest to. Tutaj stojący. A tam tylko dla niego kaplica pozostanie świętej Katarzyny. Kaplica też nie miała szczęścia, zresztą wszystkie budynki sakralne na zamku szczęścia nie miały. No bo żyliśmy w komunie. Ktoś nie wie, wiecie. Tam czekały głowy ukoronowane. Wielki mistrz nie podlegał władzy świeckiej. On podlegał bezpośrednio papieżowi. Lepiej nie lepiej wielkiego mistrz. Czyli tutaj, a tylko lata, wielki mistrz mogą spodziewać. A tylko lata. Kwietnia ubiegłego roku msze na zamku w kościele przy otwarciu kościoła. I w zależności od potrzeb, któryś z tych kościół był opuszczany. Tutaj też przebiega taka niewidzialna linia oddzielająca część świecką od części klasztornej. Co panowie? Ale będzie nam nudno bez pani, bo tak byśmy ich tu zostawili. My nie miały prawa. Ale nudno będzie. No chodźcie bliżej, bo szkoda czasu. Można wyjść samodzielnie? Tak myślę, kamienica uzyskich, to tak mówię, czy nawet? Nie, 15, spokojnie, była spadnie, spadnie, było tylko.
starsza, ciemniejsza, pochodzi ona z rekonstrukcji z wieku XIX. Bo w czasach pruskich, po pierwszym rozbiorze polskim, na Zamku Wysokim stacjonowały wojska pruskie. Natomiast w wielkim refektorze, w salę.